Na końcu do mieszkańca frontowego namiotu, nieomal stratowanego przez ścigającą się, spędzącym szeregowcem parę spłoszonych koni, ciągnących średniowieczną, czterokołową furę kupiecką z ruchomym przodkiem, dotarło, że sanitariusze pogrzebani żywcem na oczach 16-latka to ci sami, którym ledwie dzień wcześniej zrobił zdjęcie. Brnęli w swych długich płaszczach przez błyszczące, lepkie błoto, dźwigając na noszach nieprzytomnego kaprala. Rannemu hełm się gdzieś zapodział, a włosy zlepiły wyraźnie zarysowane smugi. Dłonie trzymał na brzuchu. Przez mundurowe sukno sączył się z niego płyn ustrojowy. Płynna tkanka łączna. W okopach pospolicie mówili na to jucha, a ci wrażliwsi – krew. Kapral, wnuk weterana wojny na Krymie, zanim trafił na nosze, chętnie zabijał okopową nudę opowieściami dziadka kawalerzysty. Takiego dziadka, co to się go lubi. A to o szablach w pochwach słomą wyłożonych, żeby grubo odzianego kozaka dońskiego nie posiniaszczyć jedynie, ale mocnym cięciem przynajmniej ramienia pozbawić. Słoma ostrość szabli zachować pomagała, żeby ta, trącą metalową pochwę, tępym kijem się nie stawała. Objaśniał kapral i dalej z przejęciem, drżeniem w głosie, opowiadał kompanom. A to o dowódcach dziadka, oficerach bogatych, towarzyskich, wytwornie pysznych i okrutnie przygłupich, mimo że w dobrych, niewojskowych szkołach kształconych. A to o tym, kiedy szarża na armaty sens ma, a kiedy sensu nie ma. Tylko o kulach do ubiegłowiecznych rosyjskich armat, granatach i kartaczach kapral rzadko opowiadał, żeby nie przypominać, nie potęgować lęku, jaki każdy ze słuchających go towarzyszy broni w sercu chował na dźwięk nawały artyleryjskiej, którą im regularnie prezentował przeciwnik. To zaś, że mu się szczodrze tym samym odwdzięczali, nie przynosiło im nijakiej pociechy pod gradem kul. Od swego dziadka kapral wiedział, że kule jednolite i solidnie odlane Rosjanie posyłali na wroga w znacznym oddaleniu przebywającego. A jedną taką rozpędzoną kulą to i sześciu, a jak dobry Bóg dopomógł, to i ośmiu angielskich piechurów mogli powalić. Kawaleria w dwóch rzędach zwykle szarżowała i jedna kula dwóm takim dzielnym, z szabelką nad głową uniesioną albo z lancą pochyloną, mogła te głowy postrącać. Dobrze więc było Rosjanom z boku do angielskich konnych strzelać, bo na powrót, jak przy piechocie, nawet ośmiu można było z siodeł w całości lub w kawałkach zerwać. Granat z armaty wystrzelony był zdaniem dziadka przemyślniejszą konstrukcją niż tępa kula, bo z dobrze ustawionym zapalnikiem to w locie nad głowami jeźdźców eksplodował, metalem drobnym siekąc po czapkach i bobrowych wysokich kapeluszach, a przy tym to i czerep im szatkując. Na koniec, jakeśmy w szarży ich armat dopadli, mówił małemu kapralowi grubym głosem dziadek, popykując fajeczki białym dymem między zdaniami. Rosjanie kartaczami z lów w nas chlustali. Na nic nam czekać wtedy nie trzeba było, bo wszelkie złowrogie świństwo bez żadnej zwłoki prosto z lufy raziło setkami wściekłych kulek w taki kartacz upakowanych. I znowu zaciągał się dymem. A kiedy skończył palić, to cybuch rzeźbionej fajki wystukiwał o drewnianą kulę, co ją miał miast prawej nogi, rzemieniem do uda przepasaną. Dziatwa stłoczona przy dziadkowej opowieści bardziej za pirata niż za wytrawnego dragona lekkiej brygady spod bałakławy go miała. A on na koniec się zamyślał i do swych myśli uśmiechał. Trzeba go było wówczas w spokoju zostawić i o nowe opowieści nie męczyć. Dziadek bowiem na powrót młodziutki, w szykownym, błękitnym mundurze, z szamerunkami, w dopasowanych, niepraktycznych, wąskich spodniach, szarżował pośród żywych jeszcze kompanów na ciężko dyszącym, rozpędzonym rumaku, z wiatrem i świstem szabli na wyścigi. Przy dźwięku trąbki, do straceństwa zachęcającym,
z krwią gotującą się w żyłach i sercem walącym w rytmie tysięcy końskich kopyt, dudniących na ubitej, wystraszonej ziemi, najpiękniejszą dla kawalerzysty melodią. Wreszcie dziadek fajkę odkładał, oczy ze ślos przecierał, pochrząkiwał i, utykając, na świeże powietrze zakopconego domu wychodził. Wojny przeznaczonej przez dzieci bawiące się w białym jak mleko pałacu, jego zasłuchanemu w opowieści wnukowi, kapralowi, zwykłej piechoty, dziadek nie dożył. A wnuk do domu, gdzie ściany dymem fajki dziadkowej nasączone, nigdy z tej wojny już nie wrócił. Za to jego zdjęcie, tachanego na noszach, fotograf mógł drożej sprzedać w Dublinie.